Który to już obóz, panie Andrzeju? Oj, trudno policzyć. W dziesiątkach, ale... czy w setkach? Oj, raczej bliżej setki niż dziesiątek. 100 obozów z Piastem? No, przez 17 lat licząc, nie, przesadziłem to koło setki na pewno, ale 17 lat razy dwa obozy w ciągu roku, trzy właściwie, no to gdzieś koło 60. Dlaczego ten będzie wyjątkowy? Dlaczego będzie wyjątkowy? Bo znowu nowy trener. Okej, to zobaczymy, jak to poprowadzi. Witam, Michał Tatarka na meczu z Podbeskidziem. Dzisiaj no, takie smutne wydarzenie, będzie mi to ciszę dla pana Andrzeja Grejka. Tak, pamiętam. Kojarzysz? Pana Andrzeja. Kiedyś mi pomógł, bo jak mnie bolała noga, chyba kolano, to mi dał taką rozgrzewającą maść. Do tej pory tą maść mam. Co ty mówisz? Nie zużyłem jej za dużo, bo się tam wszystko mi poprawiło szybko, ale ten. Ale pamiętam bardzo pana dobrze Andrzeja i no, fajna postać, bardzo miły człowiek. Co będziemy robić dzisiaj? Grać mecz, znaczy nie my, ale nasi zawodnicy. Dokładnie. Z kim gramy? Z Podbeskidziem. No to do pracy. Dokładnie tak. Czyli 3 maja dzisiaj. No. No i będzie mecz z Podbeskidziem. Tak. I Podbeskidzie z wami wygra. Musi wygrać, taki żeby się otrzymać. Tak. Ale no wczoraj byłem musi też wygrać, żeby wskoczyć po puchary. Z innym waszym pogromcą wczoraj widziałem się też. Widziałem cię w telewizji. Z Arką Gdynia. Byłeś tam w tym Gdynie, no i właśnie, tam mógł być Piast. Tam mógł być Piast, a nie ma, no. No właśnie, powiedz mi, no my 13 to zawsze, bolało trochę, powiem ci. Zresztą komu tam podświadomie kibicowałeś? No Rakowowi, że Piast miał szansę na czwarte miejsce i dzisiaj Piast musi wygrać z Podbeskidziem, a Podbeskidzie musi wygrać z Piastem, także... Mecz na remis. Nie, no 6 punktów będzie, 3 dla Piasta, 3 dla Podbeskidzie, wiadomo, jakoś się dogadacie tutaj, niedaleko macie, zresztą te kluby są od zawsze połączone, z tego co ja pamiętam. Spokojny, wyważony człowiek, profesjonalny i taki nie lubi się chyba wywyższać nigdy, ani tak na pierwszy front, tylko robił swoją robotę, nie? Dokładnie. A kiedy go poznałaś? 10 lat temu. No, on od kiedy on wszedł w klub? 2012? Wcześniej nie, nawet. Nie, dłużej, on był dłużej. On był nawet na drugiej lidze, z tego co pamiętam. On był dużo dłużej. Dobra, no to dzisiaj będziemy go żegnali. No nic, no, nie zawsze jest wesoło. Będziemy go pamiętać. Jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnego roku, a prawdopodobnie 2 lat współpracy z Piastem i życzymy Piastowi jak najwięcej sukcesów. Verocargo zaczynało na bandach, teraz wspólnie rozpoczynamy nowy etap w naszej relacji biznesowej, czyli wchodzi już firma na rękawek. No, miejmy nadzieję, że za rok, za dwa będziemy mówić już o większym formacie na koszulce. Tego wspólnie sobie i naszemu partnerowi życzymy. Andrzej Grajek, bardzo fajny człowiek, bardzo uczynny, profesjonalista. Już nie można mówić w kategoriach, że to był tylko masażysta, tylko coś więcej, bo wiele lat pracował w klubie i znał się na pewno na tym, co robił. Był szanowany, lubiany przez wszystkich, także wielka szkoda, wielka strata. Do kogo piszesz? Do swojego prezesa. Andrzej Grajek, dwa zdania, pamięci. Niezwykle sympatyczny i dobry człowiek to. To można powiedzieć w pewnym sensie nawet jedna z legend tego klubu. Przypomnijmy, że pracował przy Okrzei od 1996
2009 roku do 2017. No wielka szkoda i ogromny żal, że Andrzeja już nie ma. Co pan zapamięta z jego spotkań, z jego osobą? Jak pan zapamięta? Niezwykle pracowity, bardzo chętny do pomocy, a osobiście pamiętam jego niesamowicie silne ręce, kiedy kiedyś mi pomagał przy jakiejś kontuzji. Miał po prostu ogromną siłę w ręce. I madło. Proszę? I madło w łapie. Tak, i madło w dłoniach. To co, dzisiaj będzie minuta ciszy i czarne opaski. Jasna sprawa. Pamiętamy pan Andrzeja. Kogo pan reprezentuje? Pod Beskidzie? Press Focus. To pozdrawiamy Dawida. Dziękuję. Który właśnie na Zaksie był chyba, tak? Chyba tak. Pojechał na Zaksę i Kędzierzyn Koźle zdobył dzisiaj, zdobył przedwczoraj, tak? Ligę Mistrzów. A pan jak interesuje się piłką na co dzień, czy nie? Tak, cały czas. Dzisiaj mecz o bardzo dużo. O bardzo dużo. Przecież nie dla Podbeskidzia. Dla Piasta też? Musimy skoczyć też na czwarte miejsce, promowane pucharami. Ale musimy uniknąć spadku. No to obie drużyny mają o co grać. Dzisiaj taki mecz poważny, jeśli mogę tylko spytać, no bo... Każdy mecz jest ważny. Ale ten jest poważny, bo to nie wiadomo komu kibicować tak naprawdę. No my nie mamy tych rozterek. Dokładnie. Pomóc wam z parkowaniem. Nie, wiesz co, źle wjechaliśmy po prostu. Skąd przyjechaliście? Z Bielska. No to miło was widzieć. Cześć, witamy. Pomóc wam z parkowaniem? Wiesz co, no możemy tu chyba, nie? No nie wiem, że się tylko nie obrysowali. Dobrze, no udało się. Sznyt, technika, precyzja. Witam pod Beskidzie na stadionie Piasta Gliwice. No nie trzeba mówić, że... Oj. Obie drużyny dzisiaj walczą dużo. My walczymy o byt, Piast walczy po wczorajszym meczu o puchary. Mam nadzieję na dobre widowisko z happy endem dla Bielska. Dobrze, trzymamy za was kciuki. Mam nadzieję nie w tym meczu jeszcze, ale o utrzymanie. No musicie zostać w Ekstraklasie na pewno. Dostaniemy, mamy nadzieję. Dziękuję wielkie. Dziękuję bardzo. Jak się jechało tutaj do Gliwice? Bardzo dobrze, szybko. Szybko, tak. No to chciałem, żebyście jeździli przez najbliższy rok też, tylko no nie kosztem naszego czwartego miejsca. No, chcielibyśmy też powiedziałbym, bardzo. Drodzy telewidzowie, chciałem tylko wam przekazać, że Kuba zawsze robi zdjęcia wszystkim piłkarzom, dba o to, żeby były jak najlepsze, a dzisiaj to Kubie zrobili zdjęcie, a konkretnie to fotoradar w Mikołowie. Także pierwszy raz musi być kiedyś. To drogie zdjęcie, tak coś, ale pouczuję, bo to jest przykre bardzo. No, ale... no trudno. Zdarza się. Pierwszy raz musi kiedyś. Pierwsze punkty Kuby. Tak to będziemy się pędzić po zwycięstwo. Żeby nie przyjechali. Nie no, żeby szybko przyjechali. Namalowany obraz? Namalowałem obraz pod tytułem Oczekiwanie. Zaraz przyjadę. Dzień dobry Grzegorz, krótkie pozdanie zanim przejdziesz do obowiązków. No niestety pan Andrzej Grajek, pracowałeś z nim przez kilka lat. Powiedz mi parę zdań dla tych osób, które go nie znało jeszcze. Jaki to był człowiek? O, ja pamiętam Andrzeja, tam 5 lat temu tak go poznałem, no to był kojarzony z takim, zawsze niego mówiliśmy na niego, że miał takie bardzo wojskowe podejście, tak? Bardzo fajny człowiek, bardzo konkretny, z bardzo dużym doświadczeniem, za to go bardzo szanowaliśmy. Dużo się od niego nauczyłem, bardzo obyty w tym sporcie, w tym środowisku. No praktycznie od samego początku Piasta tutaj był, więc taką jest no, legendą tutaj dla nas, tak? No, będziemy go na pewno wspominać bardzo serdecznie, będziemy ciepło o nim myśleć. No by więcej takich ludzi było dla młodych i fizjoterapeutów, masażystów, żeby mieli jakieś wzorce i dobre ideały, tak jak to Andrzej przedstawiał. Cześć. No dzisiaj niestety smutna uroczystość, no bo pan Andrzej Grajek. Jak pan pamięta pana Andrzeja? Zazębiło się wasze pracowe życie? Znaczy, jak przychodziłem do Piasta, to pan Andrzej pracował. Pamiętam, że zawsze uśmiechnięty, zawsze optymistycznie nastawiony do życia i do innych. Wiele razy
można było z nim zamienić słowo, wiele razy pomógł. Także smutna wiadomość. Ale płytka. Dzisiaj taki mecz o olbrzymim ciężarze gatunkowym dla obydwu drużyn, no bo Piast może wskoczyć na czwarte miejsce. Dzięki wygranej Rakowa w Pucharze Polski mamy szansę zagrać w europejskich pucharach, zajmując czwarte miejsce na koniec sezonu. No i dzisiaj walczymy o trzy punkty. Podbeskidzie, no myślę, że nie będzie to łatwy mecz, bo Podbeskidzie walczy o życie. Stal Mielec wygrała, więc Podbeskidzie musi wygrać, żeby jeszcze złapać kontakt. Proszę. Ej, nie kręć, nie, ja już jestem brzydki. Zapomniałeś czegoś? Nie. Czy wracasz już do domu? Otwarte jeszcze? Głośnika, starzy by mnie zabili jak mówię. Aha, bo bez muzyki jesteście wtedy. To uratował pan kolegę, bo bym miał... Ciężko. Nie tylko ja, cała młodzież. Dziękuję. Pięć, dziesięć lat? No, na pewno długo i jest mi bardzo przykro. Byłeś na pogrzebie, stało, dziękuję. Byłem na pogrzebie, no... Życie, jak to się mówi, no jeszcze jakaś tam łezka się uroniła, bo mówię, no długo współpracowaliśmy razem i to też tak znienacka przyszło, no ale no co zrobić, no. Jak go zapamiętasz? No bardzo pozytywna osoba i mi też dużo pomógł w każdym tam aspekcie, zawsze fajnie masował, fajnie postawił zawsze człowieka na nogi, kiedy potrzebował. No mówię, ja w samych superlatywach o nim mogę tylko się wypowiadać. Dzisiaj mecz minuta ciszy dla niego, więc będziemy pamiętać. Na pewno zostanie w naszych sercach na zawsze. Pracowitym. Ja go pamiętam jako człowieka, który był niesamowicie pracowitym i obowiązkowym człowiekiem. Pierwszy przychodził i ostatni wychodził. Jeszcze zawsze przy wychodzeniu sprawdził, dojrzał, obejrzał, posprzątał. Taka stara szkoła. Taki pozytywny, nie wiem, blisko zawodników. Nie wiem, pamiętam go bardzo dobrze. Pamiętam, jakie twarde ręce miał. Masowało bardzo mocno, ale nie wiem, taki normalny, bardzo normalny człowiek, który czujesz się dobrze, jak byłeś blisko nim. No. Wielka strata, nie wiem, czy tak się mówi. Tak, musiał odejść z pracy, dlatego no. Chorobę, tak? No, bolało, bo sytuacja niefajna dla rodziny. Szkoda, że już nie jest z nami, ale trzeba iść dalej. No, będziemy pamiętać wszyscy jako bardzo dobra osoba. Dobra, to jeszcze pytanie, no właśnie... No, Osira też znał. Byłeś tego. Na pogrzebie, mówią pan Andrzeju Grajku, zaraz pytamy. Pytanie właśnie, byłeś na pogrzebie ty, był Kuba Szmatuła, był Podgór, Candy. Wsiadnia, była bardzo, bardzo dobra atmosfera, no i fajne było z nimi znowu rozmawiać. Cały czas dalej mam kontakt z nimi. No i masz też kontakt z innym kolegą, który właśnie się pojawił przed nami. Cześć, Osi. No. Cześć. Zacznijmy od tego, tylko właśnie krótkie pytanie pana Andrzeja Grajka, jak wspominasz? Wow, fajna historia, teraz smutne zakończenie, ale tak naprawdę no, ciężka choroba, więc tu chyba też z tego, co już się dowiedziałem, to też długa walka z chorobą i niestety tak zakończona, ale mega pozytywna osoba, mega fajna. Kapitalne doświadczenie, dużo anegdot, dużo fajnej pracy i miłych wspomnień z panem Andrzejem i na pewno będzie na długo w pamięci. No. Teraz na przykład jak ktoś ma jakiś... Kuba Szmatula mi opowiedział o tym, że kiedyś miał problem z palcem i
i Kuba mu mówi, kurde, jak teraz mi coś takiego zrobisz, no to idziesz na rentgen, potem laser, potem tekar, taki wszyscy maszynki. A wtedy Andrzeju tak robił, mówił, boli, no to jesteś do gry, no jestem, no to graj. Pracowaliśmy 2012, myślę, że 6 lat, do 18, do utrzymania z Termaliką. Okej, jak go zapamiętasz jeszcze? Powiedz mi. Jak go będę pamiętał? Jako dobrego kolegę, jeżeli będę mógł nawet użyć słowa przyjaciela, wspaniałego człowieka, obowiązkowego i oddanego klubowi. To był człowiek fizycznie, mentalnie oddany temu klubowi. Osi, dzisiaj mecz, no będzie miło Cię widzieć, ale dzisiaj mecz, kurczę, w którym obie drużyny muszą po 3 punkty mieć. No i da się jakoś zrobić, żeby wszyscy wyjechali stąd zadowoleni? Niestety w piłkę nie. Nie. Bo nie będzie. A wydaje mi się, że remis raczej też nikogo nie uszczęśliwi w tym wypadku, więc może być jeden zwycięstwa, jeden martwy, ale zobaczymy, mam nadzieję, że będzie fajne widowisko. I żebyśmy się w przyszłym sezonie mogli zobaczyć. Dziękuję. Nie chcę gadać. Głośno, jeszcze raz. Poprawiło się boisko. Tak? Za moich czasów nie wyglądało tak dobrze. Powiedz mi, Osi, jakie to uczucia? Jak ty jesteś przecież... Dobrze pamiętam wicemistrzem Polski, co? Tak. Trzymaj się. Gdzie dzisiaj jest medal? Gdzie są te wspomnienia? Co zostało z tego wszystkiego? Wspomnienia są. Są znajomości zatrzymane z tego okresu, więc... Dużo fajnych rzeczy, a medal jest na zaszczytnym miejscu i jeździ za mną. I teraz leży w Bielsku, mój syn go nosi i każe mi go wkładać na głowę cały czas. No ale nie można żyć całe życie też wspomnieniami, ale idziemy do przodu. Gdyby nie Twoja praca, gdyby nie to wniesienie Piasta na ten podium, na miejsce, to byśmy może my kibice i kolejni zawodnicy nie wierzyliby w to, że da się zrobić jeszcze więcej, bo Wam to mistrzostwo wtedy uciekło sprzed nosa w ostatniej kolejce, przedostatniej, ale no... Żebyś wiedział, że doceniamy tę pracę bardzo. Wiesz co, tak naprawdę w każdym klubie i w każdej historii jest gdzieś etap taki, który trzeba przejść, który musi Cię doprowadzić do tej stabilizacji, do poprawy pewnego poziomu i fajnie, że miałem szansę być w tym okresie, gdzie z drużyny walczącej o utrzymanie klub szedł na wyżyny swoich umiejętności i teraz się na nich utrzymuje, co jest tym bardziej taką satysfakcją, że jednak ktoś też mądrze tym zarządza, że to wszystko jest teraz już na odpowiednim miejscu i na takim poziomie, jak to powinno wyglądać. Kiedy Cię znowu zobaczymy tutaj w Gliwicach? Oj, mam nadzieję, że się utrzymamy, to może za sezon, ale zobaczymy. No. Nigdy nie wiadomo, co nam los przyniesie i jak się nasza historia potoczy, więc liczę, że jeszcze będę miał szansę tu przyjechać i też zagrać. Padaj, kiedy możesz. Tak. Dzięki, trzymajcie się. Pokaż tylko tę koszulkę. Koszulkę tylko. Dziękuję. Ile dzisiaj minut pan zagra? Ja? Tak. Ja już grałem. A jak trzeba będzie? To chodzę. Franciszek Plata. Czwórka. Jakub Czerwiński. Przed nami kolejny ważny mecz. Pytam tych wszystkich, którzy płynie niebiesko-czerwona krew. 23 kwietnia po długiej i ciężkiej chorobie i około 66 lat zmarł Andrzej Grajek, wieloletni fizjoterapeuta Piasta Gliwice. Był związany z klubem od 1999 roku aż do 2017, uczestnicząc w najważniejszych osiągnięciach Piasta. Odszedł oddany klubowi dobry człowiek. Uczcimy jego pamięć minutą ciszy. Dziękuję. Thank you.
Ryman, jak zdrowie? Lepiej, to lepiej. Będzie lepiej? Kiedy wracasz? Ale gdzie? No kurde, do zdrowia, do zdrowia. Dzisiaj szwy ściągnięte, więc gdzieś tak myślę, że za półtora miesiąca to jakiś zawsze lekki trening. Dobra, czekamy. Trzymaj się mocno. Chyba kilka lat do niego. No. Nie, był w 7 kolejce. Tak? Chwilę grał, ale grał. W Krakowie. Ale nie, mi chodzi, że w telewizji go nie było. A, no, to zauważyłam, bo patrzył w kamerę zamiast na mnie. Multimedalista w końcu. Hejka, skąd klikasz? Z południa. Z południa. Jak ocenisz pierwszą połowę tego meczu? Do gola Świerczoka wolałabym nie oceniać. Okej, okay. Dlaczego? Bo nic się nie działo, a myślałam, że jak to bywa zwykle w Gliwicach, kiedy przyjeżdżam, dzieje się sporo, no a dzisiaj to... Przepraszam, wytłumacz wszystkim, czemu nie grasz? Bo jestem kontuzjowany. No, bardzo poważnie, czy tak mało poważnie? A myślałem, że nie poważnie. Więc co, w następnym meczu już szansę zagrasz, tak? A Tomek kartki, nie? Tomek tak, Tomek ma kartki, to już no... No to wracajcie szybko. Bramka ładna? No, bramka wyborna. Znowu on? Znowu on. No, a już nawet nie ma co go pytać o to, bo wiadomo co powie. Dlatego go nie wzięliście do wywiadu. Dlatego nie było to go wywiadu. Czemu wzięliście Tomka Mokwę? Bo Tomek Mokwa bardzo długo nie gościł przed ekranami, przed kamerami. O, tak. Może bardziej i przed tak, ekranami telewizoru. Na pewno mu się to należało, zwłaszcza, że zero z tyłu do przerwy, wywiązał się z swoich obowiązków. Gra w ogóle ze złamaną, złamanie i pęknięcie, ręka w gipsie, więc jestem pełna podziwu i uważam, że zawodnik, który tyle czekał na swoją szansę na boisku, powinien się też jej doczekać przed kamerami. Dobrze, żeby było ciekawiej po drugiej połowie. No, zdecydowanie. Dziękuję ci. Jest szansa, że zobaczymy cię na boisku? Chyba, że do ataku. Do ataku. Nie no, trzymam kciuki, Osi. Trzymam kciuki. A to będzie znaczy, że będziemy wygrywać. Pamiętam twoje bramki. Pamiętam. Ale prawda, Osi strzelał u nas, wicemistrz Polski. No tak. Więc mam nadzieję, że wiesz. Niech pamiętają ci, co nie pamiętają. Osi. To co, mecz, druga połowa będzie ciekawsza? No oby, bo na razie tak bez szału chyba widowisko. No, jak oceniasz pierwszą połowę, Remik? No na pewno ciężka. Ciężka? Ale też byliśmy na to przygotowani, że łatwo nie będzie. No ale udało się pod koniec otworzyć no, bramkę wynik. Zdobyliśmy, ale mecz jeszcze się nie skończył. Jeszcze trzeba swoją robotę w drugiej połowie potwierdzić. A ty dostałeś tutaj nakaz rozgrzewki, rozumiem? Jak wszyscy. No ale jesteś tylko ty na razie. Musisz się obrócić tam, zobaczysz resztę. A rzeczywiście. Przepraszam, tak cicho. No. Nikt nie usłyszy chyba. Nikt nie usłyszy, panie sędzio. Nikt nie usłyszy. Teraz można. Macie bardzo elegancko ubranego pana trenera. Prawda. Myślałem, że to jest prezes klubu. Ale jest klasa, jest klasa. Jest klasa. Yeah!
No poradzili sobie bez was. Tak. To jest drużyna. Pozdrów tam Madzie. No, dziękuję. No, bez bramki dzisiaj. Dzięki. I cały sezon. Bez bramki i ja. Co jeszcze to mecze ma, żeby strzelić? No ale najważniejsze są wygrane. Oczywiście, chciałbym strzelać bramki, ale no to nie strzelam. Co mam robić? No. Dwaj przyjaciele z boiska. Niestety dzisiaj, no, przykro nam mega, ale wrócił patrz. Szczęście jednego, nie szczęście z jedną drugiego. Ręką można grać, tak? No, nie, mnie z jedną nogą nie chcieli wpuścić. Może by było inaczej. Tomku, no fajnie widzicie znowu na boisku, no bo jednak łączy was srebrny medal, jeśli dobrze pamiętam. Chcecie do historii kiedyś, nie tylko na boisku. Będziecie wspominać. Trzymaj się, dużo zdrowia. Hej. Jak trzymaj się, Osi. Jak to było grać z tą jedną ręką? No dziwnie, nienaturalnie, ponieważ ona jest usztywniona aż do łokcia. Aha. Przez to takie ruchy są, wiesz, cała sztywna ręka, nie mogę zgiąć nadgarstka. Ale zresztą pękła już na początku, więc lepiej się rusza, swobodniej. Jak ocenisz ten mecz? Wiesz co, najważniejsze, że wygraliśmy. Świeżo robi robotę jak zawsze, jeżeli nie idzie, to weźmie na swoje barki. No super, no 3 punkty i teraz jesteśmy na 4. miejscu, tak? Tak. Więc tylko to podtrzymać, wszystko jest w naszych nogach i rękach. Fajnie, miło ci być na boisku. Mi więc... również było miło pomóc chłopakom. Trzymaj się, dziękuję. Dobry mecz, kontrolowaliśmy. Kilka momentów mieliśmy ciężko, ale tak jak... Dobrze się czuliśmy na boisku i cały czas pod kontrolą. Nie miałem ani jeden moment taki hard attack. No szkoda pod Beskidzia, no będziemy się walczyć teraz. Nie? Tak, no to jest piłka nożna. No, my kiedyś też byliśmy na podobną sytuację, to nie jest łatwo, ale to jest piłka nożna. No, raz jesteś tu, raz jesteś tam. Muszą walczyć, jeszcze 2 mecze, wszystko może być. Wyczytałem gdzieś, że 2 razy podałeś i strzeliliśmy bramkę. Czy to prawda? No, przypadek, ale nie, najważniejsze... Nie, miał przypadek. Cichy bohater. Przypadek, ale najważniejsze, że wygraliśmy. To dzisiaj jest najważniejsze. No, ale lubisz podawać świeżo, mówię ze ostatnio. Wolę podawać niż strzelać, zawsze tak. Nieprawda. Naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. To ile bramek w tej sezonie na razie? 2, jedna w lidze, jedna w pucharze. Asyst? 4 albo 5. To widać, lubisz podawać. No właśnie. Panie bramkarze, no nie było chyba łatwo, no bo taki napastnik, no to zawsze robi... No zmęczy się, znęca, co? Myślę, że dobrze zrobił. Przechwycił, no trudno powiedzieć. Wiedziałem, co zrobi, ale zrobił tak, że mu wyszło. Nie. Nic, będziemy trzymać mocno kciuki za was. Jeszcze 2 mecze. Dzięki. Na pewno na razie się na tym nie skupiam. Jeszcze zostały 2 mecze i tak jak zawsze skupiam się na każdym następnym meczu. Co będzie po sezonie, to zobaczymy. 14 goli, Kuba. Gratulacje. No co ty? No co ty? Liczysz to? No znuda trochę. Liczę. No ale chrapu ci podaję, chyba za każdym razem to wychodzi. Co zrobić? Pokrewieństwo dusz. Wiedziałem, że on tam będzie strzelał, zamknąłem to i tak jak już piłkarz skoczył i pomógł, i jest na nasze drodze. Teraz już będzie rekord 88 kilo. O, co? Czekaj. Dalej. 3, 4, 3. Yeah!